Czas wakacji w Jasnogórskim Sanktuarium, miesiące lipiec, sierpień, to przede wszystkim wzmożony czas pielgrzymek, głównie tych pieszych, ale również biegowych, na rowerach czy nawet rolkowych. Serdecznie zapraszamy na odpust Matki Bożej Szkapleżnej 16 lipca, a więc 15-16 lipca to znowu wzmożony ruch wejść pieszych pielgrzymek. Bardzo proszę tutaj sprawdzać porządek nabożeń. Część mszy zostanie przeniesionych do wieczernika tradycyjnie już, a 16 lipca w samą święto Matki Bożej Szkapleżnej uroczysta suma odpustowa o godzinie 11 na szczycie, która jak co roku będzie pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Bryla w tym roku z archidiecezji poznańskiej, gdyż to ona podejmuje obstawę, jeśli tak możemy powiedzieć, głównych uroczystości zawsze w Matki Bożej Szkapleżnej. 28 lipca w tym roku to rocznica Światowych Dni Młodzieży, ale przede wszystkim wizyty Ojca Świętego Franciszka w naszym jasnogórskim sanktuarium. Z tej racji na cudowny obraz zostaną nałożone kopie koron papieża Klemensa, które zostały ufundowane przez włoską diecezję Crotone, poświęcone przez papieża Franciszka w tym roku, wiemy o tym. I na ten dzień właśnie zostaną nałożone na cudowny obraz i samego 28 lipca zapraszamy na uroczystą mszę świętą upamiętniającą to wielkie wydarzenie w naszym jasnogórskim sanktuarium. W miesiącu sierpniu wzmożony czas pielgrzymowania pieszego to przede wszystkim połowa sierpnia, czyli od 10 sierpnia mniej więcej wejścia pieszych pielgrzymek, w związku z tym większość mszy świętych zostanie przeniesione tradycyjnie już do wieczernika, a w kaplicy Matki Bożej modlić się będą pielgrzymi przybywający pieszo, czy na rowerach, czy biegnąc do jasnogórskiego sanktuarium. Sama uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia to jak każdego roku wspólna modlitwa od godziny 9.30 przed jasnogórskim szczytem i o godzinie 11.00 uroczysta suma ku czci Matki Bożej Wniebowziętej. I również tradycyjnie na godzinę 19.00 zapraszamy mieszkańców Częstochowy, samego miasta, ale również całej archidiecezji na mszę świętą na godzinę 19.00. 17 sierpnia, jak co roku, rozpoczniemy uroczystą nowennę przygotowującą nas do głównej uroczystości Jasnogórskiego Sanktuarium imienin Matki Bożej Jasnogórskiej, uroczystości Matki Boskiej Jasnogórskiej. W tym roku jest to główna uroczystość jubileuszu 300-lecia koronacji cudownego obrazu. W tym dniu uroczysta suma jubileuszowa z udziałem Episkopatu Polski i całego parlamentu, władz rządowych. Serdecznie zapraszamy również od godziny 9.30 do wspólnej modlitwy przed jasnogórskim szczytem. O godzinie 11.00 tradycyjnie suma odpustowa, a dodatkowo w tym roku zapraszamy serdecznie na uroczysty jubileuszowy koncert na godzinę 21.00 na plac przed jasnogórskim szczytem.